Rozdział trzeci czas i to, co leży poza nim. Bardzo niemądre jest przekonanie, że czytając jakąś książkę nie wolno opuścić ani jednego fragmentu. Każdy rozsądny człowiek spokojnie opuszcza w książkach te rozdziały, które do niczego mu się nie przydadzą. W tym rozdziale piszę o czymś, co może się okazać pomocne dla niektórych czytelników, choć innym wyda się tylko zbędną komplikacją. Jeżeli należysz do tej drugiej grupy, radziłbym nie zawracać sobie głowy tym rozdziałem i przejść do następnego. W rozdziale poprzednim musiałem poruszyć temat modlitwy i dopóki mamy go jeszcze świeżo w głowach, chciałbym się zająć pewną trudnością, którą niektórzy ludzie odczuwają w związku z samą ideą modlitwy. Ktoś mi kiedyś powiedział: "Jak najbardziej wierzę w Boga, ale po prostu nie mogę uwierzyć" Że miałby wysłuchiwać kilkuset milionów ludzi, którzy zwracają się do niego w tej samej chwili. Przekonałem się, że podobne odczucie ma wielu ludzi. Na początek trzeba zauważyć, że cały problem kryje się w słowach w tej samej chwili. Większość z nas potrafi sobie wyobrazić Boga wysłuchującego dowolnej liczby modlitw pod warunkiem, że proszący zgłaszają się kolejno, a Bóg ma nieskończenie wiele czasu. Tak więc u podstaw tej trudności leży odczucie, że Bóg musi upakować zbyt wiele rzeczy w jednej chwili. Cóż, oczywiście tak właśnie mają się sprawy w odniesieniu do nas. Życie przychodzi do nas chwila za chwilą. Jedna chwila znika, zanim pojawi się następna, a każda z nich pozostawia niewiele miejsca na zrobienie czegokolwiek. Tak jest czas. Naturalnie każdy z nas przyjmuje jako coś oczywistego, że to następstwo czasu, owa kolejność przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, to nie tylko sposób, w jaki przychodzi do nas życie, ale wręcz sposób istnienia wszystkiego. Jesteśmy skłonni sądzić, że cały wszechświat oraz sam Bóg zawsze poruszają się od przeszłości ku przyszłości, tak samo jak my. Jednak wielu uczonych ludzi nie zgadza się z tym. To właśnie teolodzy pierwsi wysunęli pogląd, że pewne rzeczy w ogóle nie znajdują się w czasie. Później pogląd ten przejęli filozofowie, a obecnie to samo robią niektórzy naukowcy. Prawie na pewno Bóg nie znajduje się w czasie. Jego życie nie składa się z kolejno następujących po sobie chwil. Jeśli dzisiaj o 10.30 wieczorem modli się do niego milion ludzi, Bóg nie musi ich wszystkich wysłuchać w tym okamgnieniu, które nazywamy dziesiątą trzydzieści wieczorem. Dla niego dziesiąta trzydzieści, podobnie jak każdy inny moment od początku świata, jest zawsze teraźniejszością. Można powiedzieć, że Bóg ma całą wieczność na wysłuchanie trwającej ułamek sekundy modlitwy pilota, którego samolot spada w płomieniach na Ziemię. Wiem, że to trudne. Może spróbuję podać przykład podobny, choć nie identyczny. Załóżmy, że piszę powieść. Piszę w niej. Maria odłożyła robótkę. Po chwili usłyszała pukanie do drzwi. Dla Marii, która musi żyć w wyimaginowanym czasie mojego opowiadania, nie istnieje żadna przerwa pomiędzy odłożeniem robótki a pukaniem do drzwi. Jednak ja sam, stwarzając Marię, wcale nie żyję w tym wyimaginowanym czasie. Pomiędzy napisaniem pierwszej połowy zdania i jego zakończeniem mogę przesiedzieć trzy godziny bez ustanku myśląc o Marii. Mógłbym myśleć o niej, jakby była postacią jedyną w całej powieści, mógłbym o niej myśleć tak długo, jak zechcę, a jednak wszystkie te godziny wcale nie pojawiłyby się w czasie Marii, to jest w wewnętrznym czasie opowiadania. Oczywiście nie jest to ilustracja doskonała, ale może zdoła ukazać choćby przebłysk tego, co uważam za prawdę. Bóg nie jest porywany nurtem czasu tego wszechświata, tak samo jak autora nie porywa nurt czasu jego własnej powieści. Bóg może poświęcić każdemu z nas nieskończoną ilość uwagi, nie musi się nami zajmować masowo. W jego obecności nie mógłbyś być bardziej sam, choćbyś nawet był jego jedynym stworzeniem. Kiedy Chrystus umarł, umarł za ciebie konkretnie i z osobna, tak jakbyś był jedynym człowiekiem na świecie. Moja ilustracja w pewnym momencie załamuje się. Według niej autor wydostaje się z jednego strumienia czasu w drugi, rzeczywisty. Jednak wydaje mi się, że Bóg w ogóle nie żyje w strumieniu czasu. Jego życie nie przepływa od chwili do chwili, jak nasze. Można powiedzieć, że dla niego nadal trwa rok 1920, a zarazem już trwa rok 2020, albowiem jego życie to on sam. Jeśli wyobrazić sobie czas jako linię prostą, po której musimy podróżować, to wówczas Bóg będzie całą kartką, na której linia jest narysowana. My docieramy do poszczególnych punktów na linii kolejną. Musimy opuścić A, zanim dotrzemy do B i nie znajdziemy się w C o ile najpierw nie opuścimy B. Natomiast Bóg z góry, z zewnątrz, czy może zewsząd dookoła, zawiera w sobie całą linię i widzi wszystkie punkty. Warto zrozumieć tę ideę, bo pozwala ona usunąć pewne trudności z pozoru występujące w chrześcijaństwie. Zanim zostałem chrześcijaninem, miałem m.in. następujące zastrzeżenie Chrześcijanie twierdzili, że wieczny Bóg, który jest wszędzie i podtrzymuje cały wszechświat w istnieniu, stał się człowiekiem. No cóż, pytałem, co w takim razie podtrzymywało cały wszechświat w istnieniu, kiedy był niemowlęciem albo kiedy spał? Jak mógł być wszystko wiedzącym Bogiem i zarazem człowiekiem, który pyta swoich uczniów, kto mnie dotknął? Zauważ, że cały problem tkwi w słowach, kiedy był niemowlęciem, czy jak mógł być równocześnie Innymi słowy zakładam, że boskie życie Chrystusa mieściło się w czasie, zaś jego życie jako człowieka imieniem Jezus, spędzone w Palestynie, było krótszym okresem wyjętym z tego czasu, podobnie jak moja służba wojskowa była krótszym okresem wyjętym z całego życia. Podobnie myśli o tym większość z nas. Wyobrażamy sobie Boga żyjącego w okresie, kiedy jego ludzkie życie wciąż jeszcze należy do przyszłości, jak dociera następnie do okresu, kiedy stało się dla niego teraźniejszością, aż przechodzi w okres, kiedy może patrzeć na swoje ludzkie życie jako coś przeszłego. Jednak takie wyobrażenia zapewne wcale nie pokrywają się z faktami. Życie Chrystusa w Palestynie nie da się umieścić w żadnej relacji czasowej z jego życiem jako Boga poza czasem i przestrzenią. To, że ludzka natura wraz z doświadczeniem słabości, snu i niewiedzy mieści się jakoś w życiu boskim, wydaje mi się ponadczasową prawdą na temat Boga. Z naszego punktu widzenia ludzkie życie Boga to konkretny okres historyczny, od początku naszej ery do ukrzyżowania. Wyobrażamy sobie zatem, że jest to również jakiś okres w istnieniu Boga. Jednak Bóg nie ma historii. Bóg jest zbyt dogłębnie i zbyt całkowicie prawdziwy, aby mieć historię, ponieważ posiadać historię to tyle, co tracić część własnej rzeczywistości, bo już się osunęła w przeszłość, i jeszcze nie posiadać innej części, bo wciąż należy ona do przyszłości, a zatem posiadać jedynie maleńką teraźniejszość, która przemija, zanim się zdążysz obejrzeć. Broń Boże, żebyśmy mieli tak myśleć o Bogu. Nawet my sami możemy liczyć, że podobna reglamentacja zostanie kiedyś zniesiona także w odniesieniu do nas. A oto kolejna trudność, na którą natrafiamy w związku z przekonaniem, że Bóg istnieje w czasie. Każda osoba, która w ogóle wierzy w Boga, wierzy również, że Bóg wie, co ty czy ja zrobimy jutro. Ale skoro Bóg wie, że zrobię to czy tamto, jak mogę być wolny w swoich wyborach? Tu również trudność bierze się z naszego wyobrażenia, że Bóg przesuwa się wzdłuż linii czasu tak samo jak my, z tą tylko różnicą, że on widzi, co się zdarzy przed nami, a my nie. Cóż, gdyby tak było, gdyby Bóg przewidywał nasze uczynki, bardzo trudno byłoby zrozumieć, jak moglibyśmy zachować wolność w ich czynieniu albo nieczynieniu. Ale załóżmy, że Bóg jest poza linią czasu i ponad nią. W takim razie to, co nazywamy jutrem, byłoby dla niego widoczne w ten sam sposób, jak to, co nazywamy dniem dzisiejszym. Dla niego wszystkie dni są teraz. Bóg nie pamięta, że wczoraj zrobiłeś to czy tamto. On po prostu widzi, jak to robisz, bo chociaż ty utraciłeś już swoje wczoraj, on ma je nadal. Bóg nie przewiduje twoich jutrzejszych uczynków, a jedynie widzi, jak je spełniasz. Choć dla ciebie jutro jeszcze nie przyszło, dla niego już trwa. Nigdy nie uważałeś, aby twoje własne uczynki, które spełniasz w tej chwili, były w jakiś sposób mniej wolne przez to, że Bóg wie, co robisz. Cóż, Bóg widzi twoje jutrzejsze uczynki dokładnie w taki sam sposób, bo już teraz jest obecny w dniu jutrzejszym i po prostu widzi, co robisz. W pewnym sensie nie wie, co zrobisz, dopóki tego nie zrobisz. Jednak moment, w którym to zrobisz, to już dla niego chwila obecna. Ta idea bardzo mi pomogła. Jeśli tobie nie pomaga, możesz ją śmiało porzucić. Jest to idea chrześcijańska, w tym sensie, że wyznawali ją wielcy światli chrześcijanie i nie ma w niej niczego, co stałoby w sprzeczności z chrześcijaństwem. Jednak nie ma jej w Biblii ani w żadnym wyznaniu wiary. Możesz być dobrym chrześcijaninem, wcale jej nie przyjmując a nawet w ogóle o niej nie myśląc.